The following contest is a last man standing match and is for the undisputed WWE Universal Championship. Witamy serdecznie na Fastlane i mamy walkę o pas mistrzowski pomiędzy Randym Ortonem, czyli mistrzem Undisputed WWE Universal, który podejmie Grandziora. Tygodnie rywalizacji pomiędzy tymi zawodnikami, ale ta walka nie będzie normalna. To jest walka o stypulacji Last Man Standing, czyli ostatni na nogach. Nie będzie przypięć, nie będzie poddań. Zwycięży ten, który ostatni będzie stał na nogach po tym, jak sędzia odliczy rywala do 10. Wszystkie chwyty dozwolone. Krzesła, stoły, drabiny, kije do kendo. No ale zobaczymy, czy zawodnicy skorzystają z tej okazji, żeby tych sprzętów użyć. Oczywiście pojedynek bez dyskwalifikacji. Wygrywa ten, co ostatni będzie stał na nogach. No, zobaczymy. Randy Orton po raz pierwszy od czasu zdobycia tytułu będzie miał okazję bronić tego pasa mistrzowskiego właśnie przeciwko Grandziorowi. Randy Orton już w ringu i pojawia się Grandzior. Grandzior już doskonale wie, jak smakuje mistrzostwo WWE. Zdobył je w WWE 2K23, był mistrzem. Pokonał wtedy Edge'a. No ale tutaj już jest całkiem inna historia. No i zunifikowany pas mistrzowski. Ponownie Grandzior ma szansę, by stać się mistrzem WWE Universal. Nie jest bez szans. Wielokrotnie pokazywał w starciach z Randy Ortonem, że jest naprawdę mocny, że jest naprawdę ciężko go pokonać. Co prawda przegrał większość rywalizacji z Randy Ortonem, ale były to rywalizacje wyrównane. No i najważniejsza jest ta dzisiejsza, ta o pas mistrzowski WWE Universal. Zobaczymy, czy Grandzior podał o zadaniu. Publiczność skanduje Randy, Randy. I oto złoto. Dzisiaj powalczy Grandzior. Introducing the challenger from Poland, weighing in at 210 pounds, T-Man. And his opponent from St. Louis, Missouri, weighing in at 275 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, the Viper, Randy Orton. Speaker przedstawił obu zawodników. Sędzina wnosi pas mistrzowski, pokazując, co jest stawką dzisiejszego pojedynku. No i pora rozpoczynać ten pojedynek. Rywalizacja między tymi zawodnikami była naprawdę ciekawa, ale to Randy Orton głównie atakował Grandziora. Zobaczymy, Grandzior próbuje tutaj wejść w clinch, ale Randy Orton odpycha raz po raz Grandziora, no i atakuje rękę Grandziora. Jeszcze cios na narożniku. Zblokowana noga zaliną i kopnięcie. No Grandzior tutaj musi troszeczkę pocierpieć na początku. Wyniesienie. No i bez kontroli totalnie Grandzior zrzucany na górną linę.
No i leży u stóp Randy'ego Ortona. Jeszcze tutaj wyniesienie pod Boston Crab, no i zobaczymy. Ale Grandzio tutaj podcina sprytnie Randy'ego Ortona i Hurricane Rana. Ależ aż odleciał Randy Orton na drugi koniec ringu. To była mocna Hurricane Rana i Neckbreaker. Także teraz to Grandzio zaczyna pokazywać się z dobrej strony. Teraz to Randy Orton obrywa od Grandziora. Wysłany poza liną. Miał być Neckbreaker, ale mamy w kontrataku clothesline. Ale teraz Grandzior bardzo dobrze to rozegrał. Skontrował Randy'ego Ortona, ale Randy Orton wynosi tutaj Grandziora i znowu rzuca go na górną linę. Przypominam, że ten pojedynek jest bez dyskwalifikacji. Zwycięży ten, który ostatni będzie stał na nogach po tym, jak sędzia odliczy rywala do 10. No i teraz ciekawa akcja w wykonaniu Randy'ego Ortona. No i pani sędzina zaczyna odliczać Grandziora. Ale Grandzior wstał, sędzia doliczyła tylko do 4. No i znowu dosiadł Randy Orton. Dosiadł Grandziora. No i znowu czeka. Ale myślę, że tutaj Grandzior bez problemu powinien stać. On sobie może odpoczywać też troszeczkę. No i ciśnięty w narożnik. Jeszcze podbródkowy. No ale jest kontra, jest kopnięcie. No i może teraz Grandzior będzie w stanie położyć tutaj Randy'ego Ortona i Neckbreaker. I Randy Orton leży i jeszcze miało być kopnięcie, ale totalnie nietrafione, trochę za daleko był Randy Orton. No ale jest kontra. Randy Orton tutaj ucierpiał, ale znowu on przejmuje inicjatywę w tym pojedynku. Podbródkowy, który powala Grandziora na deski. A pani sędzina ponownie odlicza. Już jest 5, już jest 6, 7, ale Grandzior się zerwał, a tutaj poza Adonisa i niestety dla Randy'ego Ortona, no ucierpiał tutaj, a tutaj szykuje się Black Magic, zobaczymy czy będzie udany, no jeszcze nie widziałem zablokowanej akcji Black Magic, no i tym razem też nie była zablokowana. Teraz to Randy Orton jest odliczany. A Grandzior czeka. Mamy 6, mamy 7, mamy 8, ale Randy Orton stał. No ale Grandzior tutaj nie zamierza na tym poprzestawać. No i jeszcze tutaj ręka ucierpiała. No i ponowne odliczanie Randy'ego Ortona. No i mamy już 7, no i ponownie Randy Orton staje, ale Grandzior jest tutaj czujny. Cały czas tutaj pilnuje Randy'ego Ortona i kolejny Neckbreaker zaaplikowany. A tutaj Grandzior też sobie troszeczkę może odpoczywać, ale i Randy Orton odpoczywa w tym momencie. No i mamy 7, mamy 8, no ale nie. Stał tutaj Randy Orton i Hurricane Rana od Grandziora. I liczenie ponowne. Randy Orton co wstaje, to obrywa. Grandzior tutaj strzela pozy. Mamy 7.
Mamy 8, ale przy pomocy Lim wstaje Randy Orton. A Grandior tutaj nie patyczkuje się z Randy Ortonem. Znowu to, znowu atakuje lewą rękę. No i Randy Orton naprawdę tutaj z problemami. No i ponowne odliczanie Randy'ego Ortona. Myślę, że Grandior powinien tutaj mocniej dołożyć Randy'emu Ortonowi, żeby ten nie był w stanie wstać. Mamy już 7. No i ponownie Randy Orton się podnosi. Ale teraz już Randy Orton był w stanie tutaj skontrować. Jest wyniesienie na bark. No i teraz będzie miał problem Grandior. No i ucierpiał teraz Grandior. No i to teraz Grandior jest odliczany. Ale tylko do 4. Jedno kopnięcie i Randy Orton i Grandior jest ponownie odliczany. No ten pojedynek to jest na razie taka czysta farsa, nie? Po jednej akcji mamy i zawodnicy po prostu leżą. Ale tutaj już mamy 6, ale wstaje Grandior. Nietrafiony tutaj ten clothesline przez Randy'ego Ortona, ale teraz jest kontra, jest kopnięcie, jest RKO, to może być już koniec tego pojedynku. Oj, tutaj już może być koniec tego pojedynku, to RKO mogło zakończyć ten pojedynek. Mamy już 5, jest 6, czy Randy Orton nadal będzie mistrzem WWE Universal? Mamy 9, ale Grandior podnosi się w ostatniej chwili. Jeszcze tutaj walczy w tym pojedynku, ale teraz naciągnięty mocno, no i teraz, no, Grandior ucierpiał naprawdę mocno. Kolejny raz mamy odliczanie. Mamy 5. 6. Czy Grandior się podniesie? Podnoś się. Podnosi się, no i podnosi się, jeszcze próbował zablokować tutaj Randy'ego Ortona, ale się nie udało. Jest tutaj, ucierpiało kolano Grandiora. No i wyrzuca go po prostu z ringu, a nie. Będzie tutaj akcja poza ringiem, teraz na krawędź ringu, na zbity totalnie Grandior. No i teraz będzie odliczany pod ringiem. Tutaj Grandior będzie miał okazję, jeżeli uda się mu wstać. No ale pytanie, czy ma jeszcze siły, czy ma jeszcze energię Grandior do tego, by się podnieść. No i podnosi się. Grandior nie składa broni. Randy Orton wychodzi. No i Grandior tutaj przejmuje Randy'ego Ortona. Pytanie, jak to się skończy. No i kolejny raz clothesline. No nie wiem, Grandior coś totalnie nie panuje teraz nad tym pojedynkiem. Daje się bardzo łatwo atakować Randy'emu Ortonowi. Mimo tego Grandior się podnosi, no ale nie ma kontry. Belly to belly. No i pytanie, czy to już będzie koniec. Niby taka akcja nie powinna sprawić, żeby Grandior został odliczony. No i tak też się dzieje, no ale czy Randy Orton nie zdecyduje się na kolejne RKO? Teraz to Grandior próbuje, no i mocne kopnięcie. To dynamika tego pojedynku jest na bardzo niskim poziomie. No, ale odbicie od linii clothesline, dawno niewidziana akcja Grandiora. Ścina totalnie Randy'ego Ortona z nóg. No, ale Randy Orton tutaj próbował wstać, dostał buta i dalej leży. No, powiem szczerze, że dobra stypulacja, tylko kiepskie wykonanie. Zawodnicy są co chwila odliczani, a nie ma tutaj jakiegoś szczególnego osłabienia przeciwnika. Co prawda oglądaliśmy jedno Black Magic. No i wyniesienie pod suplex, ale nie, zeskoczył Randy Orton, będzie German suplex, nie?
No i wyrzuca przez ten, przez liny. No i znowu będzie atak na krawędź ringu, rzut. No i ponownie tutaj Grandior cierpi. Myślałem, że będzie DDT z lin, ale do tego nie doszło. No i mamy kontynuację tego pojedynku. A tymczasem ciśnięty w schody Randy Orton. Ale Grandior tutaj postanowił podnieść Randy'ego Ortona i dalej kontynuować i po prostu popchnął totalnie Randy'ego Ortona gdzieś daleko. No i Randy Orton teraz odliczany. Ale Randy szybciutko tutaj wstaje, Grandior niech tutaj przestanie paradować. Ale Randy Orton postanowił wyciągnąć Hammera, ale szybciutko oberwał od Grandiora. Jeszcze jest kopnięcie i jest atak na rękę. No, jakby po takiej akcji miał być koniec. Ale zdecydował się Grandior to przerwać. To liczenie, wyniesienie i snap suplex zaaplikowany Randy'emu Ortonowi. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze naciąg tutaj. A więc Grandior postanowił bardziej osłabić swojego przeciwnika. No i szykuje się kolejny Black Magic w tym pojedynku. Czy tym razem będzie zablokowany? Nie, jest kopnięcie w tył głowy. No i pytanie, czy to wystarczy do tego, by Grandior został nowym mistrzem WWE Universal? Sędzina odlicza, jest 5, jest 6, jest 7. Jest 8, jest 9, ale wstaje Randy Orton. Mimo wszystko jeszcze Grandior tutaj atakuje ponownie rękę Randy'ego Ortona. A można powiedzieć, że Randy Orton wrócił z dalekiej podróży. No, lekko tutaj osłabił Randy'ego Ortona. Widać, że trzymie się za tą rękę. No i za bardzo się nie skupia na tym, żeby wstać Randy Orton. Mamy 8. No to liczenie też jest nierównomierne, zauważyłem. Jak i dla jednego, tak i dla drugiego zawodnika. Ale teraz będzie DDT z lin. I to już zwiastuje chyba koniec tego pojedynku. Jest DDT. Pytanie, czy będziemy widzieli od razu RKO, które by na pewno załatwiło sprawę. Randy Orton już świętuje. Ale Randy Orton postanowił wynieść tutaj Grandiora i sprzedaje mu RKO. To już musi być koniec tego pojedynku. Tu już nie mamy wątpliwości. Randy Orton zachowa tytuł mistrzowski. W tym bardzo fatalnym pojedynku na zasadach Last Man Standing. Mamy już 8, ale jednak Grandior powstaje, Randy Orton tego nie widzi. No i tutaj naciąga totalnie, zaskakuje Randy'ego Ortona. Randy już świętował, a Grandior go totalnie zaskoczył w tej chwili. Zaskoczył mnie, zaskoczył Randy'ego Ortona, ale Randy Orton szybciutko wstaje. No myślałem, że to już będzie koniec tego pojedynku. To RKO już powinno zakończyć sprawę, a tymczasem Grandior tutaj wszystkich zaskoczył, wstał. No może by pora było wykorzystać ten młotek, który jest w ringu. Wstaje Randy Orton. No i Grandior go po prostu tak wyrzuca poza ring. No i mamy ponownie odliczane. Sędzina wyskoczyła z ringu. No to jest po prostu farsa, nie? Ten pojedynek. Ale Grandior już złapał ten młotek. A będzie on w użyciu w końcu. No i jest w końcu w użyciu. No, co prawda na Grandiorze. No i Randy pokazuje, odliczaj pani, bo to już musi być koniec tego pojedynku. Randy Orton pozuje z młotem do zdjęć, a Grandior, mamy 7,
Mamy 8, no i wstaje. No kiedy ten pojedynek się zakończy? No fatalny pojedynek mamy. Wydawało mi się, że będzie więcej tutaj akcji, więcej dynamiki, ale Grandeur tutaj kontruje, ale skoszony clothesline'em. Po prostu mało dynamiczny jest ten pojedynek, jest mało walki, a więcej odliczania po prostu. Mamy 7, mamy 8, no i Grandeur wstaje. On od takiego ataku młotkiem widać, że nie da się pokonać. Ale to znowu Randy Orton. Dosiad. No i atakuje tutaj Grandeura w parterze. Zauważyłem, jak zawodnik stoi w pobliżu pani sędzi, tak teraz Randy Orton, to sędzina nie odlicza równo, tylko jest ta drobna przerwa. No i wyniesienie pod Foley Slam niczym Bobby Rage z Raw. No i ten Foley Slam udany. No ale do 5 i Grandeur wstaje. No ale teraz będzie jedno kopnięcie, drugie kopnięcie i clothesline ścinający totalnie Grandeura z nóg. I kolejny raz odliczanie. Jak się ten pojedynek zakończy? I kiedy on się zakończy przede wszystkim? Ale teraz mocne DDT od Randy'ego Ortona. Randy Orton pokazuje wstawaj, wstawaj, ale Grandeur nie reaguje. Mamy 3. Jest 4. Orton słyszy głowy, słyszy głosy. No i RKO, to już musi być koniec tego pojedynku. To już musi być koniec. Tutaj już Grandeur nie powinien się podnieść. To już trzecie RKO, które zostało zaaplikowane. Mamy 5. Mamy 6. Jest 7. Jest 8. Jest 9. I Grandeur wstaje! No to jest po prostu coś niesamowitego, ale momentalnie dostaje potężny DDT. Czy ta walka się kiedyś skończy? No ta walka pokazuje totalne błędy, jakie są w WWE 2K24. Bo to, jak ta walka wygląda, to jest po prostu czysty dramat. No i kolejne DDT. Jest naprawdę więcej przestoju w tej walce niż w samej rywalizacji. No i pytanie, czy Grandeur tutaj wstanie? Naprawdę, niech ta walka się już skończy. No i Grandeur wstaje, a Randy Orton to widzi. No i kolejne DDT, no i tak można w nieskończoność, naprawdę. Ja jestem osobiście mocno zawiedziony tym pojedynkiem, spodziewałem się czegoś lepszego. Nie wiem jak wy na czacie. No pytanie, czy Grandeur się tutaj już podniesie po tym kolejnym DDT, podnosi się dalej, no on ma tą wolę walki w sobie. On tutaj, no chciałby wygrać, no ale to Randy Orton ma wtedy ma w tej chwili totalną kontrolę w tym pojedynku. Jest atak, no i teraz będzie akcja w końcu coś dłużej, no i to już musi być koniec tego pojedynku. No zgadzam się Grandeur, no jest pobugowana, no. Naprawdę spodziewałem się, że ta walka, ale Randy Orton tutaj wynosi, będzie RKO. No nie, będzie DDT z Lynn, no to już musi być koniec. Tu już nie ma opcji, żeby Grandeur już z tego jakoś wyszedł. Jest DDT zaaplikowane. No i pytanie, czy Randy Orton tutaj jeszcze sięgnie po RKO, czy zostawi tutaj Grandeura.
i będzie czekał, aż ten po prostu wstanie lub nie wstanie. Mamy 5. Mamy 6. No, wątpię, żeby Grandior już tutaj się podniósł w tym pojedynku. Mamy 8. 0 reakcji. Mamy 9. No i to już jest koniec tego pojedynku. No niestety dla Grandiora Randy Orton wygrywa ten pojedynek i zostaje nadal mistrzem WWE Universal. No ale ta walka po prostu była tragiczna. Tragiczna do oglądania. No szkoda, że tak to się potoczyło. To prawda, dużo lepiej by było, gdyby Randy Orton obronił ten pas mistrzowski, ale gdyby ta walka była po prostu bardziej dynamiczna. A inaczej jak po prostu to wyglądało, tak jak wyglądało. Ale koniec końców jednak to Randy Orton jest mistrzem WWE Universal i musimy to zaakceptować. Może ta rywalizacja będzie dalej poprowadzona. Zobaczymy na najbliższym SmackDown, co się będzie działo.